Modlitwa dziękczynna w Bazylice Metropolitalnej na zakończenie roku 2022. Wieczorem 31 grudnia pod koniec 2022 roku mszy świętej dziękczynnej przewodniczył gość z Polski, biskup ordynariusz diecezji sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali z nim arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki, biskup pomocniczy Edward Kawa, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobiło. Kazanie wygłosił proboszcz katedry ksiądz prałat Jan Dinkiel, który podsumował pracę duszpasterską parafii i podziękował księżom za tą pracę księżom, siostrom oraz całej parafii i wolontariuszom za ich posługę. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki złożył życzenia wszystkim obecnym w nadchodzącym 2023 roku. Przychodzimy tutaj także z wielką nadzieją, bo przecież wierzymy w boską opatrzność, w to, że to Bóg kieruje naszymi drogami. Wierzymy, że Bóg chce nas ocalić i jako dziecię przychodzi, by nas umocnić i zapewnić, że w domu Ojca jest dla nas przygotowane miejsce na wieczność. Te wszystkie myśli, uczucia, radości i smutki, nasze niepokoje i nadzieje składamy w żłóbku Pana. Tam idziemy jak pasterze, ufając, że Ten, który przyszedł w ubóstwie i chłodzie, może nas uratować. Modlitwa o pokój w Ukrainie w pierwszym dniu Nowego Roku. 1 stycznia w uroczystość Najświętszej Marii Panny pierwszego dnia Nowego Roku wierni zgromadzili się w katedrze lwowskiej, aby wspólnie modlić się o pokój na świecie i w Ukrainie szczególnie. Wokół ołtarza lwowskiej katedry zgromadzili się liczni goście z Polski, mianowicie ordynariusz diecezji sandomierskiej biskup Krzysztof Nitkiewicz, biskup Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, arcybiskup senior przemyskiej diecezji Józef Michalik wraz z biskupem pomocniczym Stanisławem Jamrozikiem i biskupem pomocniczym Krzysztofem Chudzio wspólnie prosić o dar pokoju oraz przywitać naszego arcybiskupa przybyli goście z Ukrainy i Polski, biskupi, współpracownicy kurii, wychowawcy seminarium duchownego, księża, przedstawicieli świata kultury i nauki, przybyli również konsul generalny Rzeczpospolitej Polski w Lwowie pani Eliza Dzwonkiewicz, ambasador Jarosław Drozd oraz posłowie Sejmu Rzeczpospolitej Polski Kazimierz Gołojuch oraz Fryderyk Kapinus. Po mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował wszystkim gościom za obecność i wspólną modlitwę o pokój w Ukrainie. Śmierć Ojca Świętego Benedykta XVI napełniła mnie także takim bólem, smutkiem. Byłem u niego ostatni raz 13 listopada, przyjeżdżając, aby odznaczyć 30. rocznicę podpisania relacji między Stolicą Apostolską a Ukrainą. Miałem wtedy możliwość być u Ojca Świętego, najpierw na takiej prywatnej, długiej rozmowie, a potem byłem zaproszony na wspólną kolację razem z sekretarzem, razem z paniami, które posługują Ojcu Świętemu. I wtedy po skończonej kolacji powiedziałem do pań Memores, że widzę Ojca Świętego w bardzo dobrej sytuacji. Lepiej wygląda niż rok temu w listopadzie. One odpowiedziały mi, że wiele osób im o tym mówi. I teraz dowiedziałem się, że jednak stan jest poważny. Zadzwonił mi ksiądz arcybiskup Georg. Modliłem się, aby Pan Bóg zabrał sobie Ojca Świętego Benedykta w najlepszym czasie dla niego. I dzisiaj modlimy się, by został włączony w grono świętych papież, bo był to z pewnością, jestem o tym przekonany, święty człowiek. Poznałem go wcześniej jako kardynała, który często przychodził do Ojca Świętego, można powiedzieć w każdy piątek, na taką oficjalną audiencję jako prefekt doktryny wiary. Kiedy
wprowadzałem go do Ojca Świętego, zawsze był to człowiek taki bardzo skromny, pogodny, bardzo subtelny. Zawsze nawiązał kontakt, był zainteresowany takim moją codzienną posługą, życiem. I potem to samo mogłem odczuwać, kiedy byłem jego drugim osobistym sekretarzem przez 2 lata. Następnie Ojciec Święty Benedykt XVI mianował mnie arcybiskupem lwowskim, konsekrował mnie w Bazylice Świętego Piotra 29 września 2007 roku. I podczas tutaj mojej posługi, kiedy byłem w Rzymie, zawsze zapraszał mnie do siebie na spotkanie, na kolację czy obiad. Był zawsze żywo zainteresowany moją posługą, moimi problemami, moimi osiągnięciami. Także podczas ostatniego spotkania bardzo był żywo zainteresowany, jak wygląda sytuacja w Ukrainie w dobie toczącej się wojny. Mówił, że codziennie pamięta o nas w modlitwie, że troszczy się o to, aby ta wojna jak najszybciej się skończyła. Ale wiem, że Pan Jezus jako głowę Piotra naszych czasów wynagrodzi mu tą jego ofiarną, taką odpowiedzialną posługę, służbę Kościołowi Chrystusowi i przyjmie go do grona świętych i papieży. Rekolekcje dla ministrantów odbyły się w lwowskim seminarium duchownym. W ciągu 3 dni ponad 70 młodych chłopców z różnych miejscowości archidiecezji lwowskiej wzięli udział w ćwiczeniach duchowych, wspólnie modlili się i szukali odpowiedzi na wyzwania stawiane przez życie. Tematem rekolekcyjnych spotkań było hasło „Uczynki miłosierdzia są narzędziem walki ze złem”. Co roku zimą my organizujemy 3-dniowe rekolekcje dla ministrantów. W ten sposób chcemy pomagać chłopcom rozpoznawać swoje życiowe powołanie. Nie każdy z nich musi zostać księdzem, ale jestem pewien, że jeśli Bóg tak zaplanował ich życie, że są tak blisko ołtarza, to może któryś z nich jednak pomyśli o służeniu kapłańskim. Staramy się im w tym pomóc. Udział w takich rekolekcjach pomaga głębiej zrozumieć swoje miejsce w życiu i uczy odkrywania powołania także w kontekście wojny, gdzie każdy może dołożyć się do zwycięstwa naszego kraju. My słuchaliśmy nauk o dziełach miłosierdzia. Był to czas duchowego wzbogacenia i dziękuję za wielkie poświęcenie księdza Romana, księdza Andrzeja. Mnie osobiście nadal bardzo poruszają stacje Drogi Krzyżowej i adoracje Najświętszego Sakramentu z refleksjami o wojnie. Żyjemy w takich czasach, że warto przypomnieć, że każdy musi teraz bronić swego odcinku frontu. Kto na wojnie, a kto tu, na tyłach. Modląc się za naszych żołnierzy i za naszych obrońców. Spotkania rekolekcyjne są okazją do głębszego poznania siebie zarówno dla uczestników, jak i dla przewodniczących. Te rekolekcje dla ministrantów archidiecezji lwowskiej stały się dla mnie też niesamowitą przygodą. Na spotkaniach panowała bardzo dobra atmosfera, chłopcy byli uważnymi słuchaczami. Rozmawialiśmy o aktach miłosierdzia jako broni przeciwko złu w kontekście wojny w naszym kraju. I byłem pod wrażeniem reakcji ministrantów po zakończeniu konferencji. Ich aplauz był oznaką zainteresowania. Myślę, że będą z tego owoce. Rekolekcje zakończyły się mszą świętą, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa. Zachęcał on ministrantów, aby nie bali się głębi życia i szukali personalnego spotkania z Chrystusem jako żywym Bogiem, będącym bardzo blisko do konkretnego człowieka. Proszę, abyście przeżywali Eucharystię jako spotkanie z Bogiem, a nie tylko jako służbę. Razem z kapłanem jesteście najbliżej ołtarza i Jezusa, a obecność Chrystusa uświęca cię, jeśli Mu na to pozwolisz. Chcę, abyście po każdej mszy świętej dawali świadectwo swoim życiem, głosili dobrą nowinę, dzielili się tym, co Bóg czyni w waszych sercach. W zimowych rekolekcjach dla ministrantów wzięło udział 75 młodych chłopców w wieku powyżej 14 lat, należących do służby ołtarzowej we wszystkich parafiach archidiecezji lwowskiej.
7. Wielka Kolęda metropolity Mieczysława Mokrzyckiego. W dniach 9-10 stycznia ponad 1500 kolędników z wielu parafii archidiecezji lwowskiej wzięło udział w Wielkiej Kolędzie, która odbyła się po raz 7 w kurii metropolitalnej. Kolędnicy wychwalali śpiewem Boże Narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa w swoich ojczystych językach. Stare i współczesne kolędy oraz pieśni tematyczne bożonarodzeniowe śpiewano po polsku, ukraińsku, angielsku i nawet po hiszpańsku. Było też wiele innych oryginalnych kompozycji muzycznych i choreograficznych. Wszystkie grupy kolędników witał osobiście arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, a po każdym występie wręczał kolędnikom słodkie upominki oraz rozmawiał z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda modlił się o pokój w Ukrainie w katedrze lwowskiej. 11 stycznia w ramach wizyty do Lwowa prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Bazylikę Metropolitalną w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Na chwilę się zatrzymał, aby klęknąć przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. Modliłem się o zwycięstwo i pokój dla Ukrainy, powiedział potem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim odwiedzili także cmentarz Łyczakowski, w szczególności pomnik Orląt Lwowskich, a także złożyli hołd żołnierzom, którzy oddali życie za Ukrainę podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej. Razem z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej panem Andrzejem Dudą będziemy modlić się do Matki Najświętszej, prosząc o pokój dla Ukrainy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić o grzechach naszych, a od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, po Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo korony polskiej, módl się za nami. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Як розмовляти з людьми, яких травмувала війна? Психологічний вишкіл для семінаристів відбувся 21 січня у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа у Львові-Брюховичах. Майбутніх священників вчили, як працювати з психологічними травмами. Тренінги для семінаристів проводять психологи-практики. Вони вчать майбутніх священників, чим є базові психологічні принципи роботи з людьми, які зазнали втрат, пережили насильство, були свідками травматичних подій або учасниками воєнних дій. Цей проєкт був створений для семінаристів і візантійського, і латинського обрядів і буде проведений в усіх католицьких семінаріях України.
Його мета – підготовка майбутнього духовенства до душпастерського служіння людям, які постраждали від війни, як цивільним, так і військовим. Власне, що цей вишкіл відповів навіть на деякі питання наші, які ми мали в собі, і, власне, шукали цієї відповіді, знаходили її, але вона не була досить точною, яку ми почули зараз. Бо ми подивилися з різних сторін, бо це була розмова з психотерапевтом, нам зі сторони такої доктринальної показали це, наприклад, що є моральним злом, що не є. Навіть війшли в деякі деталі, бо щось ми знали поверхнево, тут зайшли трошки глибше. Вона, напевно, була така дуже інтимна, скажімо, бо тому що багато представили нам моментів таких, які ми не могли собі так дуже сильно усвідомити. Ми мали стичність з подіями, які були, але як вони насправді перебігають, як їх потрібно подолати, як їх можна вирішити, такої свідомості, напевно, не було. І тому дуже сильно запам'яталися, наприклад, моменти, коли пані психолог розказувала нам, як допомагати людям. Наприклад, у мене була така стичність, жінка втратила чоловіка на війні, і як їй допомогти? Так, ну, звичайно, сказати, що Бог є з нею, це є само собою, але що все буде добре, це не задовільняє її навіть на сьогоднішній день, але насамперед, мені здається, це буття з нею, тобто, що я її підтримую словом, навіть тим, що задзвоню до неї, запитаюся, як вона, перебути з нею цей біль, це було першим. А на сьогодні, скільки нам розказали під час цих конференцій, які ми вислухали, як можна їм допомогти таким людям, які пережили насильство, які пережили втрату, особливо близьких людей. Основна мета – це було розповісти духовенству, як працює психологічна травма, як працює взагалі психічне здоров'я і як воно пов'язане з духовністю. Бо до духовенства прийде багато людей, які довіряють духовенству. І для того, аби духовенство було готове допомагати їм якісно, ми підвищуємо рівень їхньої освіченості. І вишколи вже відбулися в Івано-Франківську, в Дрогобичі. Сьогодні вони відбуваються тут, і ми маємо вже заплановані два наступні виїзди в Тернопіль і в Київ. І саме коли ми почали думати про наслідки війни, ми збагнули, що тут праці буде для багатьох людей, в тому числі і для духовенства, в тому числі і для церкви. Тому що ми, як священники, ми вже з тими питаннями зустрічаються. Люди приходять до сповіді, і люди говорять про те, що вони хочеш, не хочеш, але мають ненависть і відчувають ненависть до тих, які на нас нападають. Багато рідних і близьких є на війні. Це матері, які переживають за своїх дітей. Це є жінки, які втрачають своїх чоловіків. Це є діти, які втрачають своїх батьків. І вони вже з тими питаннями приходять і на розмови, і на духовний провід, і до сповіді, і як нам жити, як нам бути, як нам далі бути. І тому ми, власне, прийняли таке рішення, щоб залучитися підтримкою психотерапевтів, фахівців з морального богослов'я. Я, як душпастир, який мав нагоду також в свій час, ще в 2014 році, провадити родини Героїв Небесної Сотні, щоб ділитися із семінаристами тим невеличким досвідом, який в нас вже десь є. Jezus rodzi się w okopach. Przedstawienie bożonarodzeniowe w hołdzie walczącym żołnierzom. 22 stycznia w katedrze lwowskiej można było obejrzeć trochę inne, mniej tradycyjne niż zwykle jasełka. Motyw ten jest bliski wszystkim, gdyż wojna w Ukrainie dotknęła każdego w tym kraju i nawet poza granicami. I zadane tą zbrodnią rany mogą uleczyć jedynie wiara, nadzieja i miłość. O tym właśnie było to przedstawienie przeplatane kolędami, przesiąknięte patriotyzmem polskim i ukraińskim, tęsknotą też za przyjaciółmi i beztroskim życiem dowojennym w pięknym Lwowie. Przedstawienie zostało zadedykowane wszystkim katedralnym parafianom, którzy obecnie bronią Ukrainy na froncie. Серед лоски і тепло,
Святая Тройце Боже, наш слава Тобі. Modlitwa o jedność chrześcijan we Lwowie. 25 stycznia w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie na zakończenie tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan w uroczystość nawrócenia świętego Pawła odbyła się modlitwa ekumeniczna przy udziale duchowieństwa oraz wiernych różnych konfesji. W swoim kazaniu ojciec duchowny Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego Igor Peciuch podkreślił, że powinniśmy dążyć do jedności, która jest darem Boga. Tylko Bóg może dać nam siłę, aby wyjść z indywidualnym bólem i krzywdą do drugiego. I to jest dla nas dobra nowina dzisiaj, bo ten Bóg jest pośród nas. Podkreślił w swoim kazaniu ojciec duchowny Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego Igor Peciuch. Po mszy świętej modlitwę ekumeniczną kontynuował proboszcz kościoła w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego ojciec Karapet Garibian. Na koniec tego spotkania ekumenicznego w lwowskiej katedrze odbyła się modlitwa i śpiew przedstawicieli wspólnoty protestanckiej. Spotkanie bożonarodzeniowe przedstawicieli ukraińskich rad rycerzy Kolumba we Lwowie. 28 stycznia w lwowskiej Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny przedstawiciele ukraińskich rad rycerzy Kolumba zebrali się na uroczystej mszy świętej. Na ręce krajowego kapelana rycerzy Kolumba w Ukrainie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, polskie rycerze Kolumba przekazali światło nadziei. Jest to ogień z wiecznej lampy w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, który przybył do Lwowa z Jasnej Góry na znak solidarności i wsparcia modlitywnego dla Ukrainy w czasie wojny. To światło zostanie przekazane ze Lwowa dalej do wszystkich regionów Ukrainy, gdzie działają ośrodki rycerzy Kolumba. Po zakończeniu mszy świętej odbyło się spotkanie rycerzy Kolumba podsumowujące i organizacyjne, na którym rycerze złożyli sprawozdanie z minionego roku i zostały określone plany na rok rozpoczęty oraz wspólne kolędowanie w kurii metropolitalnej archidiecezji lwowskiej. Kolędowanie w trudnych wojennych czasach. 28 stycznia odbyła się prezentacja śpiewnika kolęd kresowych w katedrze lwowskiej. Zawiera on kolędy kresowe, które wykonywane są po dziś dzień przez Polaków zamieszkujących tereny położone w pasie od granicy polsko-ukraińskiej, jadąc przez Mościska w kierunku Lwowa. Obszar tzw. ziemi mościskiej to dziś największe skupisko ludności polskiej na terenie Ukrainy. Wciąż żywe są tu tradycje kolędnicze, których nie udało się zniszczyć władzy radzieckiej. Zbiór kolęd kresowych to projekt, który ma na celu przywracanie pamięci o kulturze religijnej i duchownej miejscowych Polaków. Wielu z nich walczy obecnie na froncie, inni angażują się w koordynowanie pomocy humanitarnej, która z terenów przygranicznych wysyłana jest na wschód Ukrainy. Dziękuję wszystkim, którzy do tego się przyczynili. Ojciec Święty często o tym mówię. Jan Paweł II zawsze widział w kolędach, w naszych pieśniach takich religijnych, głęboką treść biblijną i teologiczną. Te kolędy nieraz nawet cytował podczas swoich homilii, nieraz nawet zakolędował. I od Bożego Narodzenia do Trzech Króli, nie do Trzech Króli, tak, do Trzech Króli, więc zawsze był wieczór kolęd przez godzinę, półtora godziny, każdego wieczoru. Zapraszał kilka gości na kolację, a potem było kolędowanie. Ми зібрались, щоб попрощатись з нашим братом. Його смерть сповнила смуток в серця рідних та всіх нас. W katedrze lwowskiej pożegnano Witalia Święcickiego. Dzielny żołnierz 80. Brygady Desantowo-Szturmowej i oddany parafianin Witalii złożył głowę w bitwach o Bachmut.
W niedzielę 29 stycznia w obecności rodziny, przyjaciół i kolegów odbyło się wniesienie ciała Witalija Święcickiego do katedry lwowskiej oraz modlitwa przy jego trumnie. Mszy świętej pogrzebowej za duszę bohatera Witalija Święcickiego przewodniczył arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Twoje tiło było darem Świętego Ducha, niechaj Bóg przyjmie Tebe do swojej sławy. Spotkanie opłatkowe Lwowskiego Uniwersytetu III wieku. 30 stycznia w Bazylice Metropolitalnej odbyło się spotkanie opłatkowe słuchaczy Uniwersytetu III wieku, którzy zgromadzili się na wspólnej modlitwie i agapie. Ze słowem powitania zwrócili się do zebranych prezes Lwowskiego Uniwersytetu III wieku Marian Frużyński oraz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który życzył wszystkim obecnym zdrowia i Bożego błogosławieństwa, aby każdy, poznając prawdę życia i zmartwychwstania, mógł nieść tę radosną wiadomość swoim bliskim i znajomym. Przybyła na to spotkanie również konsul Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie pani Natalia Rudczyk. Świąteczny nastrój spotkania Lwowskiego Uniwersytetu III wieku wzbogaciło wspólne śpiewanie kolęd, a także słodki poczęstunek. Dwudziestego 1 stycznia w Bazylice Metropolitalnej Mniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny pożegnali amerykańskiego wolontariusza i bohatera Ukrainy. Daniel Whitney Swift zginął 19 stycznia, broniąc Ukrainy przed rosyjskim agresorem. Daniel Whitney Swift był pobożnym katolikiem, wzorowym człowiekiem rodziny i sumiennym obywatelem. W ojczystym Oregonie służył w policji. Przed tym miał doświadczenie służby w jednostce specjalnej SEAL, miał za sobą skuteczne misje w Iraku i Afganistanie. W Daniela Swifta pozostała żona i 4 dzieci.